obok logistyki. Dzień dobry. Witamy Was ze studia w budynku Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Ja nazywam się Bartek Matyja, a wraz ze mną prowadzić ten podcast będzie redaktor naczelny Mediów Logistyka Michał Koralewski. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Michała Furmańskiego z firmy ABB. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę coś powiedzieć, panie Michale, o sobie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji, do programu. Bardzo nam miło gościć u państwa i dołączyć też do społeczności logistycznej w naszym kraju. Parę słów o sobie. Zajmuję się całą swoją profesjonalną karierę tak naprawdę automatyzacją produkcji. To już jest prawie 20 lat, kiedy pomagam zakładom produkcyjnym i firmom w naszym kraju rozwijać się i automatyzować poprzez wszelkiego rodzaju technologie dostępne, które są na rynku. Od 5 lat wraz z zespołem ABB robotyzujemy obszary produkcji, ale również i magazynów, i logistyki, i tego ostatniego łańcucha, w tym ostatniego ogniwa w tym całym łańcuchu wartości. Na tym się nasz zespół w Warszawie skupia, ale nie tylko w Warszawie. Mamy świetny też zespół R&D, którego oczywiście my jesteśmy częścią. Odpowiadam za wdrożenie tej robotyki w tych obszarach na obszarze Polski i cieszę się na naszą rozmowę dzisiejszą na temat robotyki, która jest fascynującą i bardzo fajnie rozwijającą się dziedziną życia dzisiaj. My również się cieszymy, że mamy eksperta od robotyki, bo tak się składa, proszę państwa, że w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu robotów. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że w naszym pierwszym inauguracyjnym podcaście obok logistyki nagrywaliśmy materiał właśnie o robotyce. Do tego materiału serdecznie państwa odsyłam, ale dzisiaj wróćmy tutaj do naszej rozmowy, do naszego gościa. Panie Michale, obecnie wykonujemy prace, do których wykorzystujemy różne maszyny, narzędzia. W większości przypadków jednak do kierowania nimi potrzebne są nasze sprawne dłonie i inteligentny mózg. Tak jest. Ciągle jeszcze potrzebne jest i bardzo jeszcze technologicznie niedoścignione. Ale przepraszam za przerwanie pytania. No właśnie. A ja mam pytanie, kiedy warto zastąpić człowieka robotem i w jakim stopniu jest to dzisiaj możliwe? Przede wszystkim robotów i możliwości ich wdrożenia trzeba szukać w tych uciążliwych procesach, w tych rzeczach, w tych obszarach pracy, czy to magazynów, czy zakładów produkcyjnych, gdzie ten proces jest powtarzalny, uciążliwy, ciężki, dla człowieka niewygodny i który jest bardzo trudno obsadzić dzisiaj też człowiekiem. To są te takie najniżej wiszące, jak to się mówi, owoce, które warto już dzisiaj szybko podejmować i adresować robotami. Roboty się nie męczą, roboty się nie zużywają, oczywiście wymagają pewnego rodzaju serwisu, wsparcia i też inżynierów, którzy będą je potrafili wdrażać i łatwo w obszarach produkcyjnych implementować, ale to są te najniżej wiszące owoce, które w pierwszej kolejności trzeba myśleć o automatyzacji i robotyzacji. Nikt już dzisiaj z nas nie chce wykonywać żmudnych, powtarzalnych prac, które męczą, nad którymi trzeba się skupiać przez 8 godzin, którymi trzeba wytężać swoje mięśnie, plecy do tego, żeby coś przekładać z punktu A do punktu B. Ludzie dzisiaj też, my jako uczestnicy też rynku pracy chcemy robić prace ciekawsze, ambitniejsze, chcemy robić rzeczy, które nas w jakiś sposób rozwijają i trudno jest dzisiaj obsadzić zakładom produkcyjnym te miejsca. Robotyzacja świetnie się tutaj znajduje i to jest ten taki podstawowy obszar, który w pierwszej kolejności należałoby rozpocząć. I też jest to też miejsce, to są też miejsca, w których najłatwiej jest zacząć, bym powiedział. Bo to są trudne, ciężkie procesy. Je też jest w miarę łatwo zautomatyzować i tym samym też siebie jako użytkownika robotyki do tej robotyki i swój zakład do tej robotyki transformować i go przekształcić. Więc
To są takie, uważam, pierwsze obszary, których warto rozpoczynać. Całkiem niedawno przeprowadzaliśmy rozmowy z przedsiębiorcami w Polsce, pytając ich właśnie, jakie są powody, dla których inwestują w robotyzację swoich procesów. Najczęściej padały argumenty dotyczące właśnie braku wykwalifikowanej kadry, optymalizacji kosztów, albo tak jak Pan właśnie mówi, związane z chęcią zastąpienia pracownika przy żmudnych, prostych, powtarzalnych czynnościach. Jakie korzyści jeszcze dodatkowo przynosi robotyzowanie procesów na przykład w magazynach albo w centrach dystrybucyjnych? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ta praca staje się dużo mniej uciążliwa. To tak z obszaru wymiaru ludzkiego i tej takiej uciążliwości pracy. Ale oczywiście dla samych przedsiębiorców no to jest dużo większa odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia, których dzisiaj coraz więcej też widzimy w naszym otoczeniu. To znaczy mamy szalejące wirusy, mamy problemy z dostępnością pewnych komponentów. To, co powiedziałem, też dostęp do zasobów ludzkich jest też ograniczony. Praca, koszty pracy rosną. Natomiast koszty wdrożeń stosunkowo też maleją, bo pozostają na tym samym poziomie i tym samym ta różnica między tymi kosztami pracy a wdrożeniem automatyzacji się niweluje. I myślę, że tak z punktu widzenia też samych przedsiębiorców istotne jest to, że ta robotyzacja też daje na przyszłość taką możliwość skalowania, rozbudowywania tego, co raz już się sprawdziło, łatwego nabudowania i tym samym odpowiedzenia na tą zmienność, którą dzisiaj mamy w obszarze magazynów i logistyki, gdzie dzisiaj ta potrzeby, nie wiemy tak naprawdę, jakie będzie miał magazyn potrzeby za rok, za dwa, ponieważ ta dynamika wynikająca z tego, z różnorodności kanałów sprzedaży, z dynamicznego e-commerce'u, sezonowości tej sprzedaży jest bardzo zmienna i ta robotyka to pomaga złagodzić te sinusoidy, z którymi się przedsiębiorcy muszą się mierzyć. To a propos tych potrzeb, o których Pan przed chwilą mówił, tutaj sobie wypisałem pewne dane statystyczne. Międzynarodowa Federacja Robotyki IFR policzyła roboty przemysłowe zatrudnione w fabrykach na całym świecie. I tutaj, proszę Państwa, z 3 milionów maszyn 70%, być może Państwa zaskoczę, działa w Azji, czyli w rejonie z największą liczbą ludności. A tylko 18% w Europie, reszta to jest Ameryka. No, cóż za paradoks. W 40-milionowej Polsce odnotowano spadek robotyzacji, za to w najludniejszych Chinach wzrost. No i czym jest spowodowana ta dysproporcja? Ja myślę, że tutaj pewnie to jest suma kilku czynników. Ja bym też chyba tutaj w pierwszej kolejności zwrócił uwagę też na trochę profil poszczególnych gospodarek. Gospodarki azjatyckie to są gospodarki też skupione na tej takiej, nazwijmy to, powtarzalnej, wysokowolumenowej branży, czyli automotive, ale przede wszystkim elektronika. Cały obszar elektroniki, który dzisiaj mamy globalnie do czynienia, jest wytwarzany w tym regionie świata i ilościowo rzeczywiście małe, drobne roboty, które wykonują procesy montażu, składania tych komponentów, również koboty, ilościowo są wdrażane w tysiącach sztuk w regionie Azji, Południowa Korea Południowa, Japonia, Chiny również, Singapur, tak, świetnie uprzemysłowione i zrobotyzowane kraje. Natomiast porównując do tego Polskę, która być może jest na drugiej szali tego obrazka, jest Polska, który nawet w swoim regionie jest krajem raczej przodującym w obszarze wytwarzania żywności, napoi, czyli takich branżach trochę niewdzięcznych pod automatyzację ze względu na trochę nieregularność swoich produktów, trochę na innego rodzaju procesy, które się tam dzieją. I tak już wracając do samego obszaru Europy, no też pewnie można by było porównywać tutaj formaty gospodarek polskich do czeskich na przykład, gdzie tam dominuje produkcja automotive, powtarzalnych, seryjnych komponentów, gdzie automatyzacja w tej seryjności na pewno jest bardziej uzasadniana. Prostsza pewnie. Podczas gdy Polska myślę, że w tym swoim formacie jest trochę inna i przez to
i te branże, które, tak jak powiedziałem, są takie trochę może mniej automatyzowalne, a dominujące w naszym kraju, przez to one są ciągle jednak trochę zależne od tej takiej siły roboczej. I to bym postrzegał jako taki pierwszy z czynników, który może ten trend napędzać. Ale pozwolę sobie od razu tutaj powiedzieć, ponieważ powiedział Pan, że tutaj Polska jest dosyć dużym producentem żywności. I wyczytałem w ostatnim numerze czasopisma Logistyka, numer 1 2022 z marca tego roku, który traktuje o robotyzacji, do którego Państwa serdecznie odsyłamy, że całkiem niedawno ABB zrobotyzowało logistykę w branży logistyki świeżej żywności. Chodzi o zakład przetwórczy, ja się tutaj podpieram cytatem Heemskerk, to jest bodajże w Holandii. Roboty ABB zautomatyzowały kompletację zamówień. Skróciło to czas, jaki świeża żywność spędza w łańcuchu dostaw i jednocześnie wydłużyło okres przydatności do spożycia i zminimalizowało ilość odpadów. Wasza firma dostarczyła roboty do zautomatyzowania operacji kompletacji zamówień. Chciałbym właśnie się, ja widziałem ten artykuł, czytałem go i widziałem te zdjęcia i powiem szczerze, zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, naprawdę jakiś futurystyczny magazyn z jakimiś wielkimi robotami, które ileś tam, nie wiem, chyba 800 tysięcy, nie wiem jak to nazwać, paczek, obiektów tych żywnościowych dziennie potrafiły przygotować. To są jakieś niesamowite skale. Jak najbardziej. I to też jest gdzieś, to też jest to, co my widzimy, że ta elastyczność, która jest, przed którą dzisiaj stoją producenci, ale i magazyny, często też my jako konsumenci te trendy, które mamy, czyli chcemy mieć coś szybko, chcemy mieć coś dopasowane do konkretnie swoich potrzeb. Tu w tym przypadku to jest akurat e-commerce i customizacja w tym obszarze B2B, gdzie to producent wspiera swój łańcuch dostaw, swoją sieć dystrybucji i realizuje zamówienia pod konkretną sieć, pod konkretne sklepy, ale to jest też jedna z form, tak można powiedzieć, e-commerce'u i tych trendów kompletacji zamówień indywidualnych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. I tak, i to rzeczywiście fantastyczna referencja w takim wymiarze właśnie pokazującym, jak robotyka potrafi też ten łańcuch wartości i łańcuch dostaw też skrócić, bo wcześniej był dodatkowy, w pełni manualny proces, który był wykonywany przez sztab ludzi w bardzo niekorzystnych, niekomfortowych warunkach. Dokładnie. O tym Pan wcześniej mówił właśnie. Bo to nie tylko ciężary do przenoszenia, ale również i atmosfera. Mówimy dzisiaj, że tych magazynów z żywnością, świeża żywność musi być chłodzona. Tam wilgotność musi być monitorowana. Dokładnie tak. To są jakieś restrykcje, jeśli chodzi o te warunki środowiskowe. Niektóre z magazynów oczywiście musimy sobie radzić też i z tą mrożoną częścią produktów, które też muszą do sklepu zostać dostarczone. I tutaj tak, rzeczywiście w tym przypadku udało się cały ten proces kompletacji tych zamówień, który do tej pory się w tych takich bardzo niekomfortowych warunkach odbywał, zautomatyzować takim innowacyjnym rozwiązaniem, trochę też inspirowanym tym takim powszechnie też z logistyki znanym rozwiązaniem buforów czy to mini loadów. Tutaj zastosowano roboty, które dały też trochę większą odporność na takie zakłócenia, powiedziałbym, sezonowe, bo to też jest jakiś sezonowy produkt, to też jest zmienność w ilościach na przekroju całego roku. Robotyka tutaj pozwoliła w tym przypadku trochę tą zmienność wygładzić i tym samym to rozwiązanie mogło być też jeszcze bardziej kompaktowe. Ale tak, fantastyczny projekt z niespotykanym jak na obszar magazynów i samej logistyki zwrotem z tej inwestycji, bo no tutaj to oczywiście pomijając fakt, że to Benelux, kraj zachodni, koszt tak. Siły tej wytwórczej jest znacząco inny, ale też, no też wiemy, że magazyny dzisiaj tą automatyzację też raczej przeliczają w trochę dłuższej perspektywie niż tych kilka najbliższych lat, a tutaj się rzeczywiście udało to w bardzo sprawny i efektywny sposób wdrożyć i zautomatyzować. Czyli win-win. Państwo tutaj poradziliście sobie świetnie z dosyć trudnym projektem, a z kolei klient ma w tym momencie
pewność, że ten produkt świeży zostanie dostarczony do klienta. Tak, bo tutaj czas dostarczenia jest, to jest kluczowe element. To jest tak, oczywiście efekt tej siły roboczej jest jednym z czynników, który wpłynął na korzyść tego przedsięwzięcia, ale to o czym też Pan powiedział i co Pan świetnie wyłapał, zmniejszenie tej całej inwentaryzacji w procesie. Czyli tym samym no, jeden dzień w łańcuchu dostaw świeżej żywności to jest bardzo dużo, to jest procentowo ogromne zyski i tym samym zmniejszenie tej inwentury produktów w procesie to jest coś, co oczywiście klient najlepiej sobie potrafi przeliczyć na swoje korzyści, ale na pewno też jeden z czynników był, który przekonał go do tego, żeby potem te rozwiązania dalej też multiplikować i w innych swoich obiektach też wdrażać. Panie Michale, mówił Pan o tym, że robotyzacja świetnie się sprawuje w sytuacji zmienności sezonowej. A gdybyśmy wzięli pod uwagę pewną zmienność, ale w szerszym okresie czasu, jak na przykład rynek robotyzacji poradził sobie tutaj ze zmianami związanymi na przykład z pandemią, która przez 2 lata nas tutaj dotyczyła? Czy na przykład teraz, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, czy widzi Pan, że nie wiem, rozwój robotyzacji jakoś został spowolniony na przykład? Albo na przykład produkcja, prawda? Bo chyba może być problem. Odpowiedź tak, ten taki krótko i średnioterminowy tempo wdrażania robotyzacji. Prawdopodobnie tutaj rzeczywiście te zakłócenia wprowadzone sprawiły, że one no, trochę to zwolniło, no bo też dostęp do zakładów produkcyjnych jest inny. Komponentów przede wszystkim. Ten kryzys na rynku półprzewodników sprawia, że też dostępność wszelkiego rodzaju urządzeń potrzebnych do integracji też się zmniejszyła. I to w krótkim terminie pewnie rzeczywiście ma wpływ na to tempo robotyzacji, chociaż my tutaj obserwujemy, że ten okres tego roku być może też przez to, że właśnie jest brak tych półprzewodników, klienci jednak decydują się te inwestycje przyspieszać i je realizować możliwie jak najszybciej, żeby ten proces już się dział, żeby to już szło do przodu. Natomiast sama ta pandemia, myślę, już w takim długofalowym wymiarze no na pewno przyspieszyła te zmiany, które już były widoczne jeszcze przed nią. Czyli no te trendy, które widzieliśmy w takich zwyczajach nas jako konsumentów, coraz więcej kupujemy w internecie, coraz bardziej chcemy mieć te produkty takie no bliższe naszemu sercu i spersonalizowane według nas jako konsumenta. Boom na e-commerce. Tak, to, że dzisiaj te łańcuchy dostaw i ta dystrybucja też się trochę zmienia, to znaczy, że już nie korzystamy tylko z wielkich supermarketów, ale mamy coraz więcej tych takich bliskich, osiedlowych punktów, z których korzystamy w takim dniu. To też wszystko wpływa na to, jak się do tego rynek automatyzacji dopasowuje i w jaki sposób też dostawcy technologii tą swoją technologię do tego dopasowują. No bo mamy tutaj do czynienia nie tylko z tą automatyzacją wielkich magazynów, ale też mamy do czynienia z automatyzacją tej ostatniej mili w tym łańcuchu wartości, w której roboty też przychodzą z jakąś pomocą, no bo trzeba ten w tym procesie click and collect te produkty, które klient sobie wyselekcjonował, jakoś pobrać, włożyć do jednego tego zamówienia i dostarczyć je finalnie też do zamawiającego, najlepiej w ciągu 2 dni roboczych albo i krócej, jeżeli się da. Więc tutaj no, taką klamrą bym gdzieś zakłął na to pytanie, że rzeczywiście przyspieszyły też działania w tym kierunku. My też jako też dostawca technologii staramy się też coraz więcej tych rozwiązań, które tą logistykę mogą automatyzować, rozwijać, wdrażać i też no widzimy też, że jest zdecydowanie na to coraz większe zapotrzebowanie i potrzeby rosną. Mówiliśmy wcześniej o tych różnicach pomiędzy rynkiem azjatyckim, europejskim, również amerykańskim, jeśli chodzi o urobotyzowienie. Skupmy się na rynku europejskim. Też się podeprę danymi statystycznymi, gdzie na każde 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym
W Polsce przypadają 42 roboty przemysłowe, tylko niestety. Z kolei w najbardziej zrobotyzowanej w Europie, Szwecji, aż 261 wynosi ten współczynnik robotów. No i zajmujemy pod tym względem w Unii Europejskiej 16, no dalekie miejsce, nie ukrywajmy, jak na wielkość naszego kraju i potencjał gospodarczy naszego kraju. No i panie Michale, co w Polsce musi się zmienić, żeby przedsiębiorstwa chętniej sięgały po tą technologię? No myślę, że na pewno ta infrastruktura ekonomiczna, gdyby, że tak powiem, też dostrzegane były te potrzeby i był też odpowiedni program wsparć dla przedsiębiorców. No dzisiaj obserwujemy pierwsze jakieś tego rodzaju pomysły wdrażane w naszym kraju, wsparcie na robotykę. To zdecydowanie pomoże, to zdecydowanie gdzieś ułatwi przedsiębiorcom też się tym interesować i też to wdrażać. Natomiast ja myślę, że też innym takim wymiarem tej robotyzacji i to jest gdzieś też trochę odpowiedzialność pewnie rynku robotyki, ale też i pewnie trochę samorządów i też pewnie przedsiębiorców, którzy z tej robotyki mają korzystać, jest takie budowanie platformy edukacyjnej dla świadomość, prawda? Świadomość, tak. Tej technologii. I uczenie o tym, w jaki sposób ona jest dostępna, jak ją wdrażać, ale też no, budowanie tych kompetencji już w najmłodszych latach edukacji. Widzimy już fajnych kilka przykładów, gdzie zakłady i przedsiębiorstwa po bliskich sobie szkołach zawodowych, technicznych organizują klasy, które profilują się w kierunku robotyki. Oczywiście dostawcy tych technologii tutaj bardzo wspierają i też dostarczają swój sprzęt i biorą też aktywnie udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. I myślę, że to jest taka no oddolna postawa i inicjatywa, którą trzeba też dalej rozwijać i przez tą edukację też tą młodzież, która będzie zdolna do tego, żeby to wdrażać, a potem też utrzymywać, a potem też i rozwijać i być innowacyjna w obszarze robotyki w naszym kraju budować. I myślę, że tutaj to jest taki czynnik, na który mamy my, jako uczestnicy tego rynku, jakiś bezpośredni wpływ i na który możemy działać i coś wokół tego robić. No oczywiście możemy też mieć trochę większe oczekiwania co do rządu, co do samorządów, tego, że będą to wspierać. Wsparcie państwowe. Tym bardziej, że jest nacisk na nowoczesne technologie, prawda? Słyszymy to. Tak jest. Jak one będą, to super, natomiast ja bym tutaj też chciał podkreślić, że nie ma co być może na to czekać, tylko no, robić swoje. Trzeba po prostu sprawy wziąć w swoje ręce, żeby to przyspieszyło. Nie? I myślę też, że dla tych nowych ludzi, którzy potem wchodzą na ten rynek pracy, też ta praca z czymś, co jest takie nowoczesne, to też jest dla nich coś dużo bardziej atrakcyjnego niż to jest też jakiś taki katalizator tego, jak się chcą rozwijać, w jakim kierunku chcą iść, że chcą robić dzisiaj młodzi ludzie coraz ciekawsze rzeczy. Jak to młodzi mówią, sexy, to jest sexy po prostu. To jest sexy. Robotyka, informatyzacja, oprogramowanie, cały ten biznes, to jest coś, co chyba ich kręci, prawda? To pokolenie digital natives. Zdecydowanie tak i trzeba im też te możliwości stworzyć do tego, żeby się mieli gdzie uczyć, do tego, żeby mieli gdzie te swoje pasje i zainteresowania. Tak jest. Pan chciał zadać jakieś pytanie? Tak, zainteresowało mnie to, co Pan powiedział, że jest coraz więcej szkół, które zajmują się właśnie robotyzacją, czy uczą młodych ludzi jakiegoś takiego podejścia do robotyki. Skoro mamy ich coraz więcej i coraz więcej tych robotów pojawia się w różnych firmach, w różnych magazynach, właśnie w centrach dystrybucyjnych czy w innych branżach. Zastanawia mnie na przykład coś takiego, czy powstają już jakieś takie zespoły interoperacyjne, które składają się właśnie nie wiem, z pracowników, z robotów i powstają takie zespoły human-robot teams. Znaczy na pewno my widzimy tego rodzaju zespoły obecne w tych takich procesach produkcyjnych, bo my też podchodząc do automatyzacji procesów, do jej robotyzacji, też zawsze ten proces staramy się określić od takiego właśnie, zaszeregować go w jakiś typ tej interakcji między człowiekiem a robotem.
I jednym z tych takich typów tej współpracy jest to, gdzie robot wspólnie z człowiekiem pracują nad jednym elementem, współdzielą nie tylko tą przestrzeń roboczą, ale współdzielą również ten obiekt, nad którym oboje jednocześnie pracują. I to jest ten oczywiście najwyższy poziom kolaboracyjności i tej takiej, powiedzmy sobie, też współpracy. I tutaj na pewno można mówić o takim zespole, gdzie robot i człowiek pracują nad jednym wspólnym zadaniem. Mhm. Trochę pewnie innym obszarem jest to, kiedy roboty działają w pewnym wyznaczonym dla siebie miejscu, obszarze i każdy z nich musi wykonywać swoje zadania, jednocześnie nie przeszkadzając temu drugiemu użytkownikowi w tym wszystkim. Wracając jakby do pańskiego pytania, czy te zespoły istnieją? Oczywiście, że tak i coraz więcej tej takiej interakcji między ludźmi i maszynami jest i one się stają coraz, tak, że tak powiem, bardziej kolegami z pracy, te roboty u nas. Nie wiem, czy do końca udało mi się odpowiedzieć na pańskie pytanie, czy nie zgubiłem gdzieś. Ja pociągnę ten temat, to jak firmy przygotowują się do takiego, do takiej współpracy ludzi z robotami, żeby się ze sobą zaprzyjaźnili, czy w tym przypadku, mówię już o jakimś systemie pracy, jest jakiś, wydaje mi się, że powinien być jakiś założony czynnik błędu, przynajmniej ludzkiego, prawda? Bo robot, powiedzmy, gdy jest zaprogramowany, dopóki wszystko działa, raczej się nie pomyli, ale to człowiek może w tym przypadku być tym słabszym ogniwem i musi być jakiś system, który będzie reagował w oprogramowaniu tego robota. Tak, na błędy człowieka. Tak jest. Tak jest. Są takie... Oczywiście. Oczywiście dzisiaj... To bezpieczeństwo jest ciągle najwyższym priorytetem nie maszyn, oczywiście, tylko tych ludzi, którzy wokół tych robotów i urządzeń pracują. I oczywiście te technologie, które pozwalają robotowi skanować jego otoczenie, monitorować to, co się wokół niego dzieje i odpowiednio reagować na potencjalnych intruzów, którzy w jego otoczenie wchodzą, jest dzisiaj fundamentem tego, żeby można było o tej kolaboracyjności, o tej współpracy między robotem a maszyną w ogóle rozmawiać i oczywiście dostawcy technologii wychodzą tutaj z odpowiedzią na tego rodzaju potrzebę i te urządzenia też się rozwijają i rozbudowują od samych takich właśnie robotów kolaboracyjnych, które zabudowane w swojej obudowie, czujniki, sensory, które pozwalają reagować na ewentualne jakiekolwiek bodźce z zewnątrz, po jakąś optykę, sensorykę, która śledzi to, co się wokół nich dzieje i w ten sposób też interpretować i dostosowywać swoje zachowanie do tego, co się dzieje. Więc jak najbardziej tak, to jest też jedna z tych dziedzin takich technologicznych, które trzeba równie też szybko i dynamicznie rozwijać po to, żeby te roboty mogły jeszcze bliżej nas być. Mhm. Wspomniana tutaj wcześniej przez panów Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, że w ciągu najbliższych 3 lat, czyli do 2025 roku, na świecie będzie funkcjonowało już 4 miliony robotów przemysłowych. Coraz większy nacisk się kładzie na badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji właśnie w robotyce. Jakie są pana przewidywania? Czego się możemy spodziewać w najbliższych 3-4 latach? No, ja widząc to, gdzie też my jako dostawca technologii inwestujemy swoją energię, to zdecydowanie to jest właśnie to dążenie. Ja tak też chyba w pierwszym pytaniu pozwoliłem sobie przerwać panu wypowiedź, że to jest to dążenie do tej doskonałości, jaką dostarcza ludzkie oko i ludzka ręka. Ta zręczność, która jest perfekcyjnie przez naturę opracowana. Tak, oko jest uznawane przez biologów, ewolucjonistów, ludzkie oko za cud natury. Na razie przynajmniej, dopóki nie zbudowano czegoś lepszego, prawda? Tak jest, więc...
To jest ten ideał, do którego wszyscy producenci rozwijający jakąkolwiek technologię dążą. Daleko nam oczywiście jeszcze do tego ideału ludzkiego oka, daleko nam do ideału ludzkiej ręki, jej zręczności, wielokrotności, stopni swobody, z którą mamy do czynienia w naszej ręce. Ale myślę, że to jest ten kierunek, który technologia będzie rozwijała. My coraz więcej widzimy firm technologicznych, które właśnie pracują nad sztuczną inteligencją, które przede wszystkim mają coraz bardziej doskonałe systemy wizyjne, potrafiące rozpoznać to, co przed nimi, i ten obraz w odpowiedni sposób, w czasie rzeczywistym przeprocesować i tym samym skonfrontować go z bazami danych, z których ten system korzysta, i jednocześnie w bardzo krótkim czasie przetworzyć to na język robota, który ten obraz będzie potrafił przeprocesować, że się tak wyrażę, na ruch tego ramienia i wydać robotowi komendę do tego, że ma coś zrobić, pobrać z danego miejsca i przenieść w inny punkt. Myślę, że to jest to, nad czym dzisiaj ten świat technologii pracuje, i to jest coś, co ten taki to ramię robota uzupełniane o tą sztuczną inteligencję na pewno będzie coraz doskonalsze w tych najbliższych latach. Myślę, że to nie będziemy szli bardziej w stronę coraz bardziej złożonych, rozwiniętych ramion robotycznych. Oczywiście to też, bo zastępowanie, dodawanie kolejnych stopni swobody w tych ramionach robotycznych też jest takim procesem. Myślę jednak, że właśnie ta zręczność ludzkiego oka i ręki to jest to, co czym inżynierowie będą się przez najbliższe lata zajmować i czym na pewno nas będą zaskakiwać też w najbliższych 5-10 latach. Czy są jakieś branże, których nie da się zrobotyzować? Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić rzeczywiście, no bo roboty latają na Księżyc, eksplorują kosmos, eksplorują oceany, mamy je w branży medycznej, pomagają roboty wykonywać operacje na ludzkim organizmie. Oczywiście są jeszcze pewne procesy, pewne rzeczy, z którymi, tak jak powiedziałem, jeszcze sobie technologie nie radzą. Takie proste, banalne czasami zadania, jak na przykład transparentność opakowań, ich połyskliwość, kamery czasami sobie nie radzą z rozpoznawaniem tych rzeczy. I pewnie są takie bardzo niszowe jakieś obszary, natomiast których robotyka jeszcze dzisiaj dotknąć nie może. Natomiast myśląc tak o szerokim spektrum dziedzin wszystkich, z którymi mamy wokół nas do czynienia, to jakieś obszary każdego z tych spektrum na pewno robotyka może dotknąć i przyjść tam z pomocą i odsieczą. Więc chyba bym nie wykluczył żadnej z branż, żadnej dziedziny życia. Prawdopodobnie w tych dziedzinach znajdą się jakieś takie dzisiaj jeszcze niemożliwe do automatyzacji obszary, gdybyśmy tak mieli już naprawdę je posegmentować nawet na drobne szczegóły. Michał pytał wcześniej o niedaleką przyszłość. Ja myślę, że no, dla nas jest to jakiś może jeszcze jakiś problem, żeby sobie ją wyobrazić. Dla pana Michała mniejszy, bo jest ekspertem w branży robotyki. Natomiast dla pokolenia młodego digital natives to będzie coś naturalne. Mi się wydaje, że będą po prostu koegzystować razem z robotami. Ale dla nas za 30 lat być może roboty, które będą się opiekowały starszymi ludźmi, będą też jakimś wybawieniem. Także, proszę Państwa, nie bójmy się robotów, ponieważ, i tutaj pozwolę sobie zacytować Izaaka Asimowa, który już w latach 40. Ogłosił trzy prawa robotyki. I proszę Państwa, pierwsze prawo: robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. I ostatnie: robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. Jeżeli te trzy prawa będą spełnione, a jestem przekonany, że rasa ludzka jest jednak najinteligentniejszą na Ziemi i będzie budować i programować roboty właśnie według tych trzech praw, to nie mamy się czego obawiać, panie Michale. Absolutnie nie. Nawiązując też do tego, co pan wcześniej powiedział,
Już dzisiaj istnieją rozwiązania, które wspierają pracę szpitali w dbaniu o pacjentów, o tym, żeby dostarczać do nich posiłki w ambulatoriach, laboratoriach. Tam już ta robotyka jest, więc myślę, że ta perspektywa 30 lat może do nas dotrzeć jeszcze szybciej niż palce przewidziały i absolutnie nie ma się tego co bać. I myślę, że tutaj trzeba to tylko polubić. Wspominał Pan o zastosowaniu robotów w medycynie. Bardzo mnie interesuje ten temat, bo właśnie pracujemy nad nowym numerem czasopisma Logistyka poświęconym zastosowaniu różnych rozwiązań logistycznych, ale też robotycznych właśnie w służbie zdrowia. Mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Gdzie możemy spotkać roboty właśnie w branży medycznej? No myślę, że tym takim bardzo głośnym przykładem jest ten robot Vinci, o ile dobrze pamiętam. Vinci, który jest już chyba nawet działający i wspierający procesy operacji w szpitalach. To oczywiście to są ramiona robota dzisiaj jeszcze ciągle, które wymagają jakiejś tam interakcji, takiego sterowania rzeczywistego przez lekarzy, którzy stali się też operatorami tych robotów jednocześnie. Natomiast tych takich oczywiście bardziej przyziemnych zadań, to tak jak powiedziałem, laboratoria, badanie wszystkiego czynników. Dzisiaj tam są do tych zadań, czy to jest zadanie wymagające wysokich kompetencji, to zawsze wykonuje ten sam laborant, ten człowiek o tych samych kwalifikacjach. W tym samym cyklu procesowym. W tym samym cyklu procesowym. Tymczasem wiele z tych zadań jest na tyle prostych, że mogą je wykonywać roboty i tym samym no, szuka się tych możliwości tego, aby analiza próbek i zarządzanie tymi próbkami w magazynach odczynników też były automatyzowane, żeby to też roboty robiły za tych specjalistów. I to jest na pewno jeden z obszarów. Innym z obszarów są oczywiście te mobilne roboty, na których zabudowany jakiś manipulator dostarcza pacjentom w szpitalach żywność, leki, redukując tym samym tą ilość pracy, którą muszą wykonać pielęgniarki, które mamy cały czas niedobór i które muszą pokonywać kilometry dróg, żeby do tych pacjentów dotrzeć wielokrotnie jednego dnia. I to są, tak jak powiedziałem, te najprostsze kroki, w których już dzisiaj zaczynamy i w których już dzisiaj robotyka jest. Oczywiście świat dąży do tego, żeby te roboty, które no, są jeszcze bardziej dokładne niż ludzkie oko i ręka ze względu na swoją wizję, też były coraz bardziej dostępne dla centrów medycznych i szpitali, ale to już jest też taka typowo niszowa, powiedzmy sobie, branża robotyczna, w której no, oprócz tej takiej mechaniki, którą trzeba do tych procesów zatrudnić, no, jest też potrzebna ta wiedza procesowa, czyli no, tutaj już też trzeba mieć lekarzy, doktorów z doświadczeniem, którzy, powiem trochę technicznie, na samym tym procesie się trochę lepiej znają niż robotycy, bo oczywiście my... Merytoryczny kontent muszą do tego dostarczyć, żeby wyspecyfikować to, co ten robot ma umieć robić. No nie? To bardzo dziękuję Panom za rozmowę. A Państwa zapraszam na stronę newabb.com, gdzie możecie się zapoznać z działalnością firmy w obszarach nowoczesnych technologii. Polecam, byłem. Zapraszam również na stronę pit.lukasiewicz.gov.pl, gdzie możecie się zapoznać z ofertą Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego, również w sektorach B i R, a także na stronę portal logistyka.net.pl, gdzie możecie zapoznać się z najnowszymi informacjami logistycznymi, których tutaj redaktor naczelny Michał Koralewski jest gwarantem. Jeszcze raz bardzo Panom dziękuję, Panie Michale. Bardzo dziękuję. Michale i Państwu dziękuję również. Bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.